Już 8 listopada premierowa emisja grudziąckiego odcinka Rodzinka.pl, którego akcja dzieje się właśnie w Grudziądzu. W wakacyjnej atmosferze synowie Natalii i Ludwika Boskich spędzają jeden z ostatnich weekendów lata nad Jeziorem Rudnickim. Podczas wyprawy do pięknego Grudziądza i odkrywania okolicznych atrakcji chłopcami opiekuje się Maria i Marek. Tobie Grudziądz i Grudziądzanki, bo trochę ich tutaj dzisiaj było na plaży. Rzeczywiście Grudziądzanki były i są to przednie dziewczyny. Bardzo, bardzo fajne, bardzo ładne, bardzo miłe, sympatyczne. I mam nadzieję, że dzisiaj spotkamy trochę Grudziądzan jeszcze na mieście, bo dzisiaj mecz jest, nie? Polska Czarnogóra i pewnie wybędziemy razem z ekipą w miasto. No nocujecie tutaj dzisiaj? Tak. Nocujemy w... Gdzie nocujemy? W Rólewie pewnie. Tak, w Rólewie nocujemy, tak. No, piękny pałac. Piękny pałac, piękny park Linowy Polec. A grasz najstarszego syna Natalii i Ludwika. Mhm. Czy coś z tej postaci jest w tobie na co dzień? Czy coś z tej postaci jest we mnie na co dzień? Myślę, że każdy nastolatek jest podobny pod pewnym względem do każdego. Jest pewien rodzaj buntu, jest pewien rodzaj odwagi, jest pewien rodzaj pięknych idei, jeszcze nie zachwiany prawdziwym spojrzeniem i prawdziwym światem. I tak jak Tomek, lubię jeść, lubię spać, lubię grać na komputerze, słuchać muzyki, więc tak, trochę takich rzeczy jest. A czy serialowi rodzice są zbliżeni do twoich prawdziwych? Nie, moi są fajniejsi. Serdecznie pozdrawiam czytelników i słuchaczy egrudziądz.pl. Dzięki. Jak radzisz sobie z fankami? No ja się cieszę, że są. Są nachalne czasami, czy nie? Znaczy, no wiadomo, bywają takie osoby, ale to są takie wyjątki. Członkowie ekipy jeszcze przed oficjalnym zwiedzaniem Grudziądza, ale zachwyceni już noclegami w pałacu Hansa w Rólewie. Ja widziałem tylko takim rzutem oka Grudziądz dzisiaj rano, bardzo piękny, ale pałac w Rólewie, w którym mieszkamy, jest cudny. To jest ten Hansa Hotel, zdaje się. No dokładnie, tak, są hotelem w roku 2013. Nie widziałem, ale zgadzam się z takim wyrytykiem. Boscy sobie dużo lepiej radzą niż wujostwo i ciocia, czyli my tutaj na wczasach Grudziądzu. No ale myślę, że to jest coś takiego, co widzą, też się może spodobać, przepraszam, bo kłopoty są zawsze mile widziane. A czy uchyli nam pan Romka tajemnicę, co będzie w kolejnych odcinkach? Pani co, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, dlatego że ja tu występuję gościnnie i nie mam pełnej wiedzy na temat serialu. Ale w tak dobrym towarzystwie takiej produkcji, więc tak naprawdę przyszłość mi za bardzo nie obchodzi. Wiadomo, Grudziądz to miasto miłości, a więc i w odcinku musi zaiskrzeć. W letniej atmosferze nad jeziorem w Grudziądzu romans murowany. Marysia, czyli moja postać, oczywiście wypatruje jakiegoś uroczego mężczyzny na plaży i nawet sobie jakiegoś jednego znalazła, więc Marysia już się zajęła czymś innym, natomiast Marek rzeczywiście daje porady chłopcom, jak zdobyć dziewczynę na plaży. Myślę, że będzie fajnie. To jest odpoczywanie. Wydaje mi się, że tak jak występujemy z Jackiem Braciakiem, to jest fajna para przyjaciół i Marysia może to wszystko opowiedzieć nawet o swoich nieudanych. A co to będzie za mężczyzna? Czy to Grudziądzanin? No nie. Czyli taki Marek może być zazdrosny o tego mężczyzna? Może być. Może być zazdrosny Marek, tak. Poważne to znaczy? Nie, żartuję. Na ile poważne? Nie, żartuję. No tak, tu będzie romans, tutaj taki, myślę, że po prostu miejsca, że tutaj jest taki miejscowy amant, który podrywa kobiety, które przyjeżdżają na wakacje same, albo i nie. W realizacji na planie filmowym Rodzinka.pl wspomagali ekipę, oczywiście grudziący starzyści. Znajdujemy się na planie serialu Rodzinka.pl. Jak wygląda dzisiaj dzień grudziowy? Bardzo fajnie, tylko że od samego rana wczesnego, od 7 godziny, ale dosyć fajnie, miło i przyjemnie. Pogoda sprzyja. Tak jak podoba się wam dzisiaj plan serialu Rodzinka.pl? To jest naprawdę bardzo fajna przygoda, jest o to chodzi, że można wziąć udział w jakimś serialu. Macie możliwość po raz pierwszy statystować? Tak, ja jestem ogólnie pierwszy raz. Witam serdecznie, jesteśmy na planie serialu Rodzinka.pl. Jak wygląda dzisiejszy dzień zdjęciowy? Dzisiejszy dzień zdjęciowy zaczął się o godzinie 7. To bardzo wcześnie. No bardzo było zimno, a na szczęście pogoda, jak widać, sprzyja.
Chodziła pani reżyser, wybierała poszczególne osoby do konkretnych zadań. Jakie jest państwa zadanie? Znaczy się raz, to może kolega. Króla statysty to nie mówimy nic, tak? Tylko przychodzimy sobie za aktorami czy przed aktorami. No ale myślę, że jak na początek, jak na, nie wiem, powiedzmy drugi raz, no to nie jest źle. A już kiedyś wcześniej miał pan możliwość wystąpienia?